Stacja narciarska Biały Jar w Karpaczu rozpoczęła sezon jako pierwsza w Polsce. Trasy są czynne od godziny 9 do godziny 22, a chętnych od rana nie brakowało. Pod wyciągiem ustawiła się spora kolejka. Przede wszystkim byliśmy już grubo wcześniej przygotowani do naśnieżania. Już nawet 1 listopada mieliśmy rozstawione armatki, które czekały na pierwsze mrozy. Jak tylko się pojawiły, od razu uruchomiliśmy. No, aura też nam bardzo sprzyjała, bo ten minus pozwolił na to dośnieżanie. Troszkę spadło tego śniegu także i z nieba. Niewiele, jakieś 5 cm może, ale zawsze to jakiś dodatek jest, także udało się. Pierwsza okazja, kiedy można zacząć uprawiać białe szaleństwo. Od lata na to czekałem, albo od wcześniejszej zimy. Dzisiaj już pierwsza okazja i postanowiłem, że jej nie przepuszczę. A spodziewał się pan, że będą tak dobre warunki? Szczerze mówiąc, jestem miło zaskoczony. Przyszłam tutaj ze względu, że jest to pierwszy dzień narciarstwa w Karkonoszach i w Karpaczu. Jeżdżę na nartach od dziecka, no i trzeba rozpoczynać ten sezon wtedy, kiedy on się zaczyna właściwie. Na pewno fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, nie? A spodziewałaś się, że będzie tyle ludzi dzisiaj? Szczerze mówiąc, jakichś dużych tłumów jeszcze na razie nie ma. No jest też wcześnie, nie? Może będzie więcej, ale póki co jest naprawdę okej. Okay. Dowiedziałem się, że dzisiaj jest otwarcie. No i przyjechaliśmy z kolegą z Gorzowa. To kawałek drogi. No tak, o 5:30 wstaliśmy. Warto? No na pewno. Moim zdaniem jak na tą porę roku i brak zimy jest idealnie. No dopiero pierwszy raz zjeżdżam, ale wydaje mi się, że jest okej. Okay. Czy pan od dawna planował pierwszy zjazd w tym roku, w tym sezonie? Kolega mi namówił i z nienacka, z Partyzanta przyjechaliśmy. Białemu szaleństwu sprzyja pogoda. W Karpaczu temperatura spadła nieco poniżej zera. To pozwala na utrzymanie tras na odpowiednim poziomie.